W poprzednim okresie niewątpliwym bohaterem całego takiego rynku nieruchomości, można powiedzieć, całej branży był ten bezpieczny kredyt 2%, który wszedł, który jednym zrobił dobrze, drugim zrobił bardzo dobrze, jednym się okaże, czy zrobił dobrze, natomiast rynkowi raczej zrobił źle, ale wszedł, został zrealizowany. W tym roku natomiast miał wyjść ten kredyt 0%, który miał być teoretycznie jeszcze korzystniejszy i rzeczywiście on także był bohaterem tego roku. Ten rok jeszcze się nie zmienił, ale tego kredytu jak nie było, tak go nie ma, więc w tym odcinku opowiem, co z tym kredytem będzie, więc zapraszam na ten odcinek. No i co do zasady, oczywiście informacja o tym kredycie, taka bardzo hasłowa, zaczęła się już podczas kampanii, która była mniej więcej rok temu w takim silnym już stadium, natomiast mocne hasła, pierwsze hasła, nadal podkreślam, dziennikarskie już się pojawiły w styczniu, już były pierwsze zalążki, jak ten kredyt miał mniej więcej wyglądać i te zalążki były całkiem niezłe, całkiem obiecujące, szczególnie dla tych, którzy naprawdę w tym okresie planowali nabyć mieszkanie, no i w tych widełkach się mieścili. Ja teraz pokrótce powiem, na czym polegały te najważniejsze widełki. Pierwsze widełki dotyczyły oczywiście wysokości kredytu, tak? Czyli jeśli braliśmy 200 tysięcy złotych przy jednoosobowym gospodarstwie, 400 tysięcy złotych przy dwóch osobach, 450 tysięcy złotych przy trzech osobach, 500 tysięcy przy czterech osobach i 600 tysięcy przy pięciu osobach. I co było najfajniejsze, jeśli byśmy przekroczyli wartość nieruchomości, co jest dość naturalne, szczególnie w dużych miastach, to można było oczywiście się starać nadal o ten kredyt, tylko że ta różnica wyższej kwoty nie byłaby na tych preferencyjnych warunkach. Także to na pewno było okazyjne dla bardzo wielu gospodarstw domowych. Natomiast kolejnym tutaj czynnikiem, który już może w jakimś stopniu był delikatnym wykluczeniem, chociaż też nie zero-jedynkowym, było następujące. 7 tysięcy złotych netto można było zarabiać w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 11 tysięcy netto można było przy dwuosobowym gospodarstwie, 14,5 tysiąca netto można było w trzyosobowym gospodarstwie domowym i 18 tysięcy można było zarabiać przy większym gospodarstwie domowym. I oczywiście tutaj także była możliwość, gdybyśmy więcej zarabiali, po prostu byśmy proporcjonalnie do każdej złotówki zarobionej troszkę mniej byśmy tego kredytu mogli dostać. I jeszcze jedna z wytycznych, która była też dość korzystna, to nasze oprocentowanie po tej nazwijmy to dotacji, refundacji, przy tym jednoosobowym gospodarstwie to byłoby 1,5%, a natomiast już przy dwuosobowym, gdzie byłoby dziecko, byłby 1%, przy trzyosobowym byłoby 0,5%, no i przy kolejnych tutaj gospodarstwach byłoby to praktycznie zero i rzeczywiście wtedy mielibyśmy tą nazwę taką typową z tych szyldów, z tych billboardów, można to powiedzieć, z tych haseł, byłby to kredyt 0%. I ogólnie co do zasady takiej społecznej, wszystko tu miało ręce i nogi i miało to prawo się pewnej grupie społecznej podobać, natomiast oczywiście było tu sporo wykluczeń i teoretycznie osoby, które branżową można było powiedzieć, które do tej pory trzy razy bardziej pracowały, na trzy etaty pracowały po to, żeby coś tam kiedyś sobie nabyć, to już były z automatu wykluczone. I tu było pierwsze takie niebezpieczeństwo i trochę poczucie niesprawiedliwości, że skoro coś jest dotowane z podatków, które płacą wszyscy i być może ci, którzy zarobili wcześniej na swoje mieszkanie, to żeby zarobić na to mieszkanie, musieli tych podatków też sporo zapłacić, to dlaczego teraz z ich podatków nie mogli na przykład kolejnej nieruchomości nabyć, chociażby w ramach takiej motywacji do dalszej ciężkiej pracy. No ale to wiadomo, jak to bywa z tymi dotacjami, jakąś trzeba tą kategorię wybrać, ktoś jest bardziej potrzebujący, ktoś jest być może mniej potrzebujący. Natomiast my w branży wiedzieliśmy jedno, że jeśli ten kredyt wejdzie, to spowoduje znowu bardzo dużą, najprawdopodobniej bardzo dużą pompę cen do góry tych mieszkań. No i osoby, które na poprzedni kredyt się nie łapały, bo były wykluczone, teraz się znowu na to nie łapią, bo są wykluczone, a chcą mimo wszystko, każdy ma potrzebę posiadania mieszkania, to przez to, że były takie kredyty, to te osoby były najbardziej poszkodowane, bo tutaj w niektórych sytuacjach mogłoby się okazać, że te dwa kredyty by spowodowały nawet i wzrost wartości o 40%. To jest naprawdę z trzypokojowego mieszkania teraz za 1 000 000 zł w Warszawie, jakby miało być 1 400 000, to naprawdę to są kolosalne różnice. Natomiast jesteśmy cały czas przy styczniu, gdy takie pierwsze informacje dostaliśmy. Następnie gdzieś w okolicy kwietnia, maja były już takie bardziej kaloryczne informacje z obietnicą, że być może to już nawet we wrześniu się zacznie, na jesieni, na ostatni kwartał, że to ma wystartować.
No, później już były kolejne informacje, że tutaj już powoli się koalicjanci nie potrafią dogadać co do tego kredytu. Argumenty na takie, argumenty na nie były naprawdę dla mnie niezrozumiałe i nietożsame z każdą z tych partii, która o tym mówiła, no ale tak to bywa z politykami. Natomiast no mimo wszystko ostatnia oficjalna informacja, jaka jest nam znana tutaj na rynku, no to jest taka, że ten kredyt miałby wystartować na początku 2025 roku. No i teraz logika ekonomiczna mówi, że tego kredytu nie powinno być, że lepiej spróbować innych środków tutaj użyć. Natomiast to jest tylko logika ekonomiczna. Logika społeczna mówi, i ja się też z tym jak najbardziej zgadzam, że jeśli coś zostało obiecane, powinno być dostarczone. Mimo, że ja na tym kredycie nic nie skorzystam, ale takie, no takie mam prosto zdanie, że jak polityk coś obiecał, no to powinien to dowieść i powinien być rozliczany przez społeczeństwo. Natomiast mamy już bardzo mocny zarys prac budżetowych, jakie idą do Sejmu i na razie nigdzie tam nie ma wyraźnie zaznaczonego w tym budżecie na przyszły rok miejsca na ten kredyt. Także tutaj już jest pierwszy znak zapytania dość mocny z punktu widzenia politycznego. Z punktu widzenia ekonomicznego, no powódź, która się wydarzyła, w której też sporo tych nieruchomości ucierpiało, no to może się okazać, że te środki, nawet jeśli były przeznaczone w planie na razie, nawet mentalnym, no to zostaną przerzucone na to, żeby odbudować na tym, którzy po prostu są bezdomni teraz w tym momencie. I podejrzewam, że jeśli politycznie zostanie taki ruch właśnie wykonany, że przerzucamy pieniądze, że my wam chcieliśmy dać ten kredyt, no ale są rzeczy ważne, ważniejsze, że chwilkę może się wstrzymajcie, my teraz musimy ratować tym, którym woda zabrała dorobek, no to myślę, że taka narracja będzie usprawiedliwiona przez całe społeczeństwo i tutaj wszyscy koalicjanci przejdą no tutaj suchą nogą przez tę sytuację. Natomiast jak na to rynek zareaguje? No rynek już reaguje powoli na to, bo ja jako agent nieruchomości, gdy ta informacja taka prasowa była w styczniu, że mają być te kredyty, no to miałem naprawdę bardzo dużo tutaj zapytań i chęci współpracy deweloperów, żeby im pomóc znaleźć nieruchomość gruntową, na której będą mogli budować, bo w zasadzie no to było hulaj dusza piekła nie ma tak do kwietnia, że budujemy, bo niezależnie co wybudujemy, to tak i tak masa ludzka to wykupi, bo może być powtórka z poprzedniego kredytu, gdzie już na końcu praktycznie tych mieszkań brakowało i ludzie brali już co byle. Także tutaj deweloperzy porozpoczynali tutaj budowy. Niektórzy deweloperzy na etapie procedur się może jeszcze zatrzymali, ale niektórzy już naprawdę już poszły tutaj łopaty w ruch, poszły cegły i to już naprawdę jest zbudowane. Także no w tym momencie mamy taką sytuację na rynku, że tych mieszkań naprawdę jest dużo. Dawno nie było tak dużo mieszkań na rynku, jak mamy teraz, a agencje nieruchomości prowadzę ponad 10 lat, także już troszkę sytuacji rynkowych widziałem, także mamy sytuację taką, że nabudowano. Te budowy oczywiście są naprawdę wiele budów, nadal jest w takiej fazie bardzo wstępnej, także tutaj jeszcze tych mieszkań dojdzie z rynku pierwotnego najprawdopodobniej. Natomiast łatwość w uzyskaniu tego kredytu wcale się nie poprawiła, bo inflację nadal mamy wysoką, stopy procentowe mamy wysokie, więc sposób taki klasyczny, że idziemy do komercyjnego banku po kredyt, no to nadal rzeczywiście jest sporo gospodarstw, które mogą mieć problem. Po pierwsze, żeby otrzymać taki kredyt, a po drugie, no żeby w sposób komfortowy móc spłacać te raty. Oczywiście to nie jest tak, że całkowicie spadło, natomiast czuć już, że tych mieszkań naprawdę jest dużo. No i podsumowując, co będzie z tym kredytem? Według mnie ten kredyt nie wejdzie w 2025 roku, będzie naprawdę usprawiedliwienie, które okaże się, że po politykach przejdzie na lekko. Branża teoretycznie i myślę, że społeczeństwo ogólnie na tym skorzysta, bo jeśli ceny nie będą szły w górę, to myślę, że jednak skorzystamy i te kredyty być może klasyczne zaczną powolutku spadać. Natomiast pamiętajmy, tu takie duże, tak dużo wydatków może być dla usprawiedliwienia politycznej takiej decyzji, że myślę, że naprawdę, że to przejdzie na lekko, bo tutaj właśnie i powodzianie, i CPK, i cały czas wojna. Także będą mieli na co politycy tutaj nie chcę powiedzieć zwalić, ale powiedzieć, że muszą przeznaczyć środki, że to są rzeczy istotne bądź mniej istotne. Ten budżet, który na ten kredyt był przeznaczony, on też nie jest aż taki nie wiadomo jak duży w skali całego naszego kraju. Natomiast mimo wszystko uważam, podsumowując, że dobrze, jeśli ten kredyt nie wejdzie, ale jednocześnie uważam, że jeśli coś zostało obiecane, powinno być dowiezione. Także tyle, jeśli chodzi o ten kredyt. Obserwujmy, co będzie w budżecie, czy naprawdę w ustawie budżetowej będzie miejsce na ten kredyt i czy oczywiście ten budżet zostanie uchwalony i podpisany przez prezydenta. Póki co dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie